Dobra, dzisiaj mały filmik o nowym duperelku. Oczywiście patrząc na to, co wyrabia taki jeden koleś, oczywiście nie w pojęciu pejoratywnym, na YouTubie. Kupiłem sobie w Lidlu taki Jinxter. Widzicie, co to jest? To jest oczywiście słynne urządzenie do pomiaru temperatur. No tu pokazuje na przykład 6 i coś tam. No ale generalnie o co chodzi? To jest dosyć śmieszne, natomiast pokazuje różnicę. Widzicie, tu jest 15 stopni, a tu 8, 0, 7, spada ta temperatura, więc jakby świadczy o tym, że rzeczywiście, że pomiar robi. Tu jest jakiś tam metalowy duperelek, też 7. No ciekawostkę pokażę Wam, jak zajrzymy do tego ula. Tu jest rodzinka. Tak, tutaj ramka, którą przed chwilą zdjąłem z góry, ona leżała na płasko, na wierzchu tej grupy pszczół. Tak samo ta druga ramka. No tu jak widzicie są pszczoły, tam sobie ciunkają. Bałem się, że ta rodzinka mi bardzo wysoko podeszła już. No, jak widzicie, osyp jest dosyć tam solidny. Ta rodzinka wysoko podeszła z kłębem. Bałem się, żeby te pszczoły mi się nie zdechły z głodu, po prostu nie wykończyły się z braku jedzenia. No i co tu mamy? 12-16 stopni. Oczywiście to jest chwilowo, powiedzmy nawet i 20 było przez chwilę tam w głębi, jak coś 24 szli. Mam podejrzenie, że tutaj już może być zaczerwione. Oczywiście trochę to schładzam w tym momencie, ale co chcę zrobić? Ja położę im tutaj, trochę się wkurzają, widać. Położę im tutaj beleczki i mam ciasto, które kupiłem. Ciasto z tymolem. Cholera wie, co to da. Może nic, a może coś pomoże. W każdym razie spróbuję z tym ciastem tymolowym. Dlaczego? No tutaj te rodzinki były leczone na jesieni, ale no nie wiem, czy tam coś nie zostało. Koszt jest żaden, to 7 zł kosztuje taki kilogram ciasta. Tu mamy to takie oznaczenie, gdyby tam się ktoś interesował. Oczywiście to rozpierdoliłem byle jak, bo nie mam doświadczenia z takimi ciastkami. Teraz to jakoś ściśnimy troszkę, bo za luźno było. Pszczółka sobie, widzicie, po ręce chodzi. Nie wiem, czy będzie tu widać, już gdzieś tam poleciało. O, jest tutaj. W każdym razie nie są agresywne. Troszkę tam latają, no ale wiadomo, jak zacznie im gmerać, to się w końcu nadzieje na jakieś żądełko. W każdym razie spróbujemy. Dobra. Spróbujemy. No będę oglądał, czy za parę dni te pszczółki tutaj coś sobie zjedzą. No tu jak widać, one ostro tam się posilają, więc spróbuję je tutaj dać bliżej, żeby mogły sobie przeskoczyć. No i niech sobie śpią w spokoju. Takie coś, tak. No i zgadnijcie, kosztowało to ile? Kurde, 99 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. No nie będę tego reklamował, bo ciężko mi tutaj obiektywizm zachować. To jakiś tam bzdziuch. Tu jakieś tam oznaczenie ma. Nic nie widać, bo tu ostrości nie mogę chwycić. To telefon mojego ojca. Mój został w domu. No nic nie złapiemy. Nieważne. W każdym razie tam pokazuję, na przykład, popatrzcie, spoceluję sobie tam na ul, jest 7. No i widzieliście, w tym jednym ulu, w którym byłem przed chwilą, temperatura dochodziła do 29. A zobaczymy, co się tutaj dzieje. Tu mam rodzinkę biedną. Tam jest trutka, żebyście się nie zdziwili. Tu mi właziła generalnie myszka. Właziła i gryzła pszczoły, cięła, po prostu znajdowałem pocięte korpusy, więc jakby byłem pewien, że mysz mi tu wchodzi. Nie mogłem jej wykończyć w żaden sposób. Próbowałem wszystkiego. Jakieś wszelakie łapki, pułapki i tak dalej. No i teraz co tu mamy? 9. 8, 7. Czyli tu jest spokój. Tam jest bardzo kiepska rodzinka. Pszczół jest mało. W ogóle tego nie zobaczycie, bo nie ma jak tutaj tego doświetlić. Generalnie siedzą nisko. No jest skromna rodzinka. W tej chwili na 4 uliczkach, także nie wiem, czy coś z nich będzie. Czyli tu jest 8 stopni. Na wierzchu, no w środku może tam jest z 20, z 15. Ciężko powiedzieć. Tu mamy jakąś inną rodzinkę. Ta jest z kolei silna dosyć mocno. Jeżeli się uda, to spróbujemy tam doświecić i pokazać, ile tutaj nam pokazują. No środek też 10, 12, 11, 9. Czyli tam w środku 10. Dobra. Słuchajcie, czyli tu na zewnątrz kłębu jest w granicach 10 stopni. No tu jakiś tam ul, powiedzmy jeszcze jeden, możemy zajrzeć. Oczywiście nie bójcie się tego, że ja je krzywdzę, bo ja i tak muszę do nich zajrzeć, bo się troszeczkę obawiam tego zużycia jedzenia. No tu są pszczółki, siedzą sobie, proszę. Mają sucho, więc jakby wysoko siedzą.
Co tu mamy? 12, 13. No jak widzicie, one są tutaj ciężko ścieśnione. Nie jest wcale dzisiaj tak bardzo zimno, bo jest tam powyżej zera chwilkę. No to w sumie pusta ramka, to nie mam co je wyciągać. Sobie mogę odpuścić. Pojedyncze pszczółki siedzą. Tutaj dam im ciasto. Za chwilę będę chciał ich trochę podkarmić, bo siedzą wysoko, ale jeszcze resztki jakieś jedzenia mają. Co tu wam jeszcze mogę pokazać? Tu jest rodzinka z takich lepszych. Też, ale siedzą przyzwoicie tutaj sobie. Jeszcze ich nie widać na całkiem na górze, chociaż już wysoko. Co tu nam pokazuje ten cały? Widzicie tam czerwone punkcie, gdzie mierzę? 12-13 stopni, czyli tu też jest spokój. Na ramce 11. Czyli te pszczoły nie grzeją. Tak w skrócie ja bym to powiedział. 10 stopni. No a tam już nie będziemy gmerać. Aha, tu jeszcze jest trochę wkładki, chociaż jej nie będzie widać, bo jest wysunięta. Także u tych pszczół, jak widzicie, jest 10, 11, 12, 13, no tam do 15, tak? Co tu mamy? A tu się wrogu uwiązały. Natomiast ciekawy, sprawdzimy, czy na zewnątrz ula jest różnica. Gdzie tutaj kropeczka? Widzicie? Na ramce tak ledwo widać, czerwony taki punkcik chodzi tam. Dobra, 13, 14. I te pszczoły mają do 14 stopni, do 15. Ja wiem, że ja tu jest trochę 18, 19, a tam jeszcze są niżej. Tam jest 11, czyli tu w tej ramce mam 18, 19 na górze, czyli tu może coś się bardziej starają. No są dosyć wysoko, żarcie jeszcze jest, chociaż tu jest pozgryzane z tej strony trochę. O, to już wybrały. Czyli tutaj zobaczcie, nie wiem czy to będzie cholera, ta ostrość jest do niczego w tym telefonie. Tutaj, o w tym miejscu, już jest odsklepione wszystkie te komórki są, czyli ta ramka jest dotąd w praktyce, zostało jej o tyle jeszcze, tu już jest wyjedzone, czyli one już nie mają tu żarcia, to samo tutaj, tu jest pusto od góry, widzicie, odsklepione, no kurczę, nic nie widać, trochę nieprzygotowany jestem do tego, może moim telefonem później spróbujemy, tutaj dotąd jest odsklepione, tu jest kawałeczek, który został z pokarmem, reszta jest pusta. I tu im muszę dać ten ciasto. Tutaj co prawda, jak widzicie, jest elegancko jeszcze pokarm. No ale ja nie mam jak ich teraz przenieść, a nie wsadzę im tej ramki tutaj. No jest po prostu zimno. Tu jest jeszcze do cholery wszędzie pokarmu. Także wiosną sobie z tego skorzystają, ale tymczasowo tam z pół kilo ciasta im próbuję dać. Z jakąś folią, żeby cokolwiek dożyły do wiosny. Tu natomiast chcę wam pokazać moje niepowodzenie. Miałem to zrobić wcześniej, ale niestety trochę było zimno, trochę czasu nie było. W każdym razie tak, ta rodzinka była przewieziona z Kazimierza. Awaryjnie dałem ją w lecie na inny teren, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tam jest lepiej. No i patrzcie, co tu się dzieje. Tu mieliśmy rodzinę mniej więcej ukrobioną na początku zimy. Ona się tak zmniejszała, osłabiała się, wyszła na górę tutaj, no i tu już końcówka, tu są resztki pszczółek, jakaś garstka została. Rodzina była bardzo słaba, ja liczyłem na to, że może się uda jednak je odratować. Pobrały jeszcze na jesieni trochę jedzenia. No strasznie to wygląda. No niestety, nie przeżyły. I to umarły one bardzo szybko, umarły. Ja patrzyłem tutaj w grudniu, to już ich nie było. Więc jakby rodzina była na tyle słaba, że nie było sensu jej zimować. No uczę się tego na przyszłe lata. Po prostu takich słabych rodzin nie ma sensu, bo nie przeżyją. Jest duży osyp. No pszczół było nie tak całkiem mało, ale nie wiem, czy były jakieś bardzo chore, czy coś. No w każdym razie, patrzcie, no tutaj coś wyjadły z tej strony, to przynosiły, ale dramat. Ogólnie się to źle ogląda. Ja no jestem trochę podłamany tą rodzinką, niestety nie udało się jej uratować, ale no, nauczka. Tutaj jest pełno sypu, wszędzie pełno pszczół. Tak to wygląda. Trzeba odbudować. No i cóż, no pasieczka sobie stoi. A, tu jest złośliwa rodzinka. Tu są negusy. Co prawda są dosyć dobre. Czekajcie, umyję sobie rękę trochę. W resztkach tu miodu. Właściwie resztkach tych pokarmów jesiennych. Co tu słychać, panie? Chodźcie do wójta.
No popatrzcie, osyp sobie tam jakiś wystaje, lekki, nie jest tu jakiś sterta trupów. One są tutaj dosyć głęboko schowane, bardzo ładnie głęboko siedzą. Co tu mamy na spirę? 10, a na środku 9, czyli tam jest duży spokój. 9,5. Jak tam się ta ramka zachowuje? Czekajcie, kurde, nie widzę na telefonie. 10 stopni. Czyli w tej rodzinie absolutnie jest jeszcze nie zaczerwione, z tego wnioskuję. Dobra. Czyli co po skrócie? Zamkniemy to z tym, żeby się nie za... O, dobrze. Słuchajcie. No, tu coś jest. Jakieś żółte takie kubka. Coś tu nas rajdoliło, któraś pszczółka wyleciała. I tu chyba też jakiś może był wylot awaryjny z ula. No tu coś mamy? Nie. Przed ulem nie nafajdane. No tu pszczółki sobie wychodzą, popatrzcie. Tu sobie jakaś wygramoliła się, coś tam sobie chodzi. Ostrość jest beznadziejna, bo to nie jest mój telefon, tak jak mówiłem. No tutaj kilka pszczół leży, ale przed ulem nie widać. No jest trochę kaka. Tutaj jedna. Jako takiego oblotu jeszcze nie było u mnie i się nie spodziewam, bo w najbliższych dniach są mrozy przewidziane. Także wydaje mi się, że no tu jakiś bidula siedzi. No, chyba sztywna. Jesteś na chodzie, czy już nie bardzo? No, tu nakakana jest, widzicie? Na ulu jest kropka. Także podejrzewam, że tutaj już się co niektóre zaperzają. Przydałoby się trochę ciepłego lekko. Chwilę. Jeszcze raz tu zajrzymy. No, już tam się zainteresowały. Już to ciastko chroboczą. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że dadzą sobie z tym radę. Dobra. No będę musiał tu im dać ocieplenie, bo znaczy to, że ta rodzina jest po prostu już ogrzewająca. I jedna, jedyna na razie ze wszystkich. Nie wiem jak te pozostałe tam drobne, bo nie zaglądaliśmy, ale wnioskuję, że to samo co w tamtych. Tu jest po prostu matka po primorskiej bodajże. Michała Lewandowskiego. Tu była reproduktorka, którą niestety sobie wymieniły na jesieni. Jest młoda matka. Tak podejrzewam. No i tyle. Taka mała dokumentacja. Tu te ule, tu jest rodzinka. Nie wiem, czy to pokazywałem. No to w sumie też możemy zajrzeć. Też nie jest wielka, jak widzicie. Kilka ramek. Raptem. Ile tu mamy? 11. 5. 1, 2. Czyli to jest bardzo skromny temat. No tutaj nie ma co. 7 stopni. Nie chcę im rozbierać, bo nie będę tutaj grzebał. Jest troszeczkę osypu, jak widzicie, tutaj się tam gdzieś pszczółki sypią. Tam trochę tego jest, no wiadomo, zima, nie? Tu są resztki po kwasie, które próbowałem na jesieni. Ja wam powiem, że z kwasem miałem złe doświadczenia. Nie będę tego kontynuował raczej. Może eksperymentalnie się pobawię, ale pokazywałem, nie wiem, czy są już te filmiki, czy nie, ale może je umieszczę. W każdym razie po kwasie mam takie doświadczenie, że spadało. Jak potem poprawiłem apiwarolem, to tragedia. Sypało się na czarno, więc po kilkaset sztuk i to w miejscach i w ulach, gdzie i terminy, i temperatury, wszystko dopilnowałem tak jak trzeba. Byłem przekonany, że super, co na kwasiku poszło, ale to nie takie proste. Tam proszę bardzo, gęsi spierdzielają ode mnie. W każdym razie gęsi sobie łażą. No i cóż, no czekamy na jakiś dzień, dwa słoneczny. Tutaj jest tak troszkę niezbyt atrakcyjnie, ale no w tym roku mam pewne plany związane z rozwojem. O, tam jakaś pszczółka jedna, widzę, lata. Może wam ją pokażę. Zobaczymy, czy się oblatuje, czy co ona tu robi. No leć do ula. Widzicie, tam jedna sobie, nie wiem, czy ją widać, krąży. O, mnie tutaj po głowie polatała. Jedna sobie fruwa, czyli słońce robi robotę. Mam w tym roku pomysł taki, żeby zrobić trochę korpusów, które będą z jednej strony białe, a z drugiej czarne. I chcę zrobić tak, żeby strona od słońca, czyli od tej powiedzmy strony, na zimę postawię czarną stronę, w to obrócę. Natomiast na lato zrobię tak, że obrócę je białą stroną do siebie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystkiego dobrego.